Hej siemanko, także co, witam was w trzecim odcinku z GTA San Andreas. No i ten tu będzie nieco dłuższy oczywiście, bo miał być co tydzień, ale nie wyszło. Także w ramach tego zrobię sobie dłuższy i tu odbieramy telefon. O, tu ktoś dzwoni. Tutaj CJ nie skojarzył, kto dzwonił do nas, jak widzicie. Nieźle mu powiedział, co? Kurde. Ma wiadomość. Ciekawie. Miał tak do niego nie mówić, ale i tak mówił, nie? Cały CJ. Także co, lecimy na kolejną misję sobie dla Sweeta. No i co tu będzie do zrobienia? Okej. Okay. Tutaj za cały Dream Team z Grove Street. Przejażdżka. Te ich dialogi są po prostu tutaj masakrycznie śmieszne, nie? No tutaj widzicie, Big Smoke zrobił się głodny. Tacos. Tak jest, kurczaczek, słuchajcie, najlepszy generalnie do jedzonka. Kurczaczek musi być. No i coś, kurczę, wiecie co, mikrofon mnie wyłapuje. Czasami słów. Tam na początku mi chodziło o to, że ten odcinek będzie dłuższy w ramach jakby rekompensaty tego, że nie było jakby co nie co tydzień, tak miały wychodzić. Dlatego porobimy sobie po prostu więcej misji tutaj, teraz, w tym odcinku. A tutaj rozmawiałem o śmierci mamy Sweeta i CJ'a. To jest właśnie ciekawy wątek, że warto tutaj, kurczę, te napisy sobie poczytać. Się okazuje, że on strzelał w dom i ten nic nie widział niby. Bo się schował, prawdopodobnie. No i tutaj widzicie, jak McDonald's, nie? Zamówienia składamy. Okej, dziewiątka. Tutaj widzę, zestawy wybierają chyba numerami, numerycznie jakoś. Dziwne te zamówienia. O Boże, ile on kupuje ten Big Smoke i to spojrzenie na niego. Widzicie to? Kurde. Masakra, co? No ja się nie dziwię, jakbym miał takiego ziomka, to też bym tak na niego popatrzył. Że tam pół krótsze ten restauracji kupuje do żarcia. No i my tu właśnie gadamy o tym, co się stało, a tu Big Smoke nam przerywa ten dialog, także ja nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. A, i oni tutaj w aucie chcą, widzę, wszamać. Nie ma tu gdzieś wołowiny. No, nikt nie lubi zimnego jedzonka, także tutaj Big Smoke'a rozumiem akurat. Tu za jajca robią chłopaki. Ale mnie ciekawi ta misja. Kilo Trace? Nie wiem, co to jest w ogóle. No to Kilo Trace, chyba że to jest jakiś ogon. Balasów. Ło, ostro, mi teraz co? Będziemy mi gonić. Kurde, no dobra. O właśnie, a Smoke nie strzela w ogóle. Super, dobrze wiedzieć. Słuchajcie. Niezły Big Smoke, nie? Muszę zresztą pomagać. O cholera jasna, ale teraz się porobił przypał. Ty, dwie gwiazdki mamy. Kurczę, no musimy ich szybko załatwić. Nim nas kurczę zgarną. A jednak dwie gwiazdki, ale tutaj ten gość na motorze widzę też goni kilka lasów. W sensie z policji. Dalej, strzelajcie, kurczę, bo ja nie mam amunicji. Nie zapomniałem w ogóle, słuchajcie, sobie uzupełnić tą amunicję tam, gdzie znajdujemy tego Mach 10, właśnie tego Mactena. Tego mikro SMG, czy jak to tam. Wie, ale tak, idzie właśnie tak sobie to zrobić tam, jak znajdziemy tą broń, to może tak jak mówiłem wcześniej, kurczę, zblokowali mnie, fuck. Wracać na to miejsce właśnie po amunicję za darmo. Ja ich muszę tu dorwać, kurczę, no i tu nie mogą dojechać. Właśnie na tym polega cały patent w tej misji. Dobra, chyba się uda. Także tutaj co, szybka dobitka. Dalej, 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 walcie w nich, bo nas tu gonią dwie gwiazdki.
Także mamy przypał. Dobra, słuchajcie, jedziemy szybko do domu Smitha. Mam nadzieję, że się nie zapali nam fura teraz. Kurczę, najgorzej by było teraz, jakbyśmy wybuchnęli tutaj razem z autem. Przy końcówce misji, no to ja myślę, że byłoby grubo. Ja tu oczywiście też sobie będę zapisywał gierkę na bieżąco, bo wiecie, różnie bywa. Czasami może skraszować nam, także warto ten save robić co misję, że tak powiem. Wpieprzyłeś moje żarcie, bo już stygło. To niezły Big Smoke, kurczę, wpieprzyłeś jakąś żarcie, widzicie to? Aha, teraz Smoke'a poczucić, ale pytanie, czy nas tu będzie gonił pościg, czy nie? Kurczę, tego właśnie nie wiem. Nie dymiące cię, autko. A co? A, teraz tak, odwozimy Big Smoke'a do jego domu. No tutaj sobie pogadamy ze Smoke'em, co tam się z nim stało. No to głupoty o żarciu oczywiście nawija, jak to Big Smoke. No, czyta ostatnio. O, tutaj CJ się pyta, czemu on się wyprowadził z Grove Street. Czy ja wiem, czy on to już malu od ciotki dostał? No, zobaczymy, słuchajcie, co tu grałem pokażę. Ja w ogóle ta animacja auta dziwnie wygląda, jak ono się buja czasami. Nie wiem, od czego to jest. Co to jest za błąd? Jak to naprawić? Jak ktoś wie, to możecie napisać w komentarzu. Dobra, odwozimy go. Tutaj nam podziękował Big Smoke. No my się przejmujemy, że Sweet nas nie potrzebuje. No on ma doła po prostu. O, i tutaj dostaliśmy bagienne ziele od Big Smoke'a. Dla chilloutu. No i co my dostaniemy za tą misję? O, $200 i szacunek. Dobra, spoko. Szacunek plus, wiadomo. Okej, okay, to tutaj ktoś dzwoni do nas. Zobaczymy, co tu się dzieje. A, Sweet, okej. Podpakować, czyli tutaj mamy odblokowaną siłownię, tą w Grove Street. Pakiernia, no a co, normalnie, nie? Z CJ-em pójdziemy na pakiernię, bo wygląda jak leszczu jakiś. Wytrzymałość, okej, okay, czyli tu... Dobra, można sobie później podjechać w sumie. Tutaj tego dodatkowo. A my zaczynamy kolejną misję już dla Sweeta. Dziewiątki i kałachy. O, brzmi ciekawie, tu widzę popularna gra w kości. No dobra, tutaj te ich teksty to są naprawdę masakra, nie? No, także gra w kości jest właśnie popularna gość. Tam grają o dolary generalnie. Właśnie tak wygląda to w gangach takich tam, że to jest ich ulubioną zabawą jakby, słuchajcie, ta gra w kości. Gangsterzy mam pęki, kałachy. Stary Emmet. Zobaczymy, czy za meta pojedziemy. Chyba po broń. No ja wam pokazywałem, nie? Jak zdobyć broń na pierwszą tu właśnie. Także tutaj myślę, że nie ma problemu z tym. Po prostu tam po amunicji wrócimy. Sobie i tyle. Aha, ja tu z Big Smoke'em tylko jadę na misję. Dobra. No, i tutaj znowu pogadanka. Przemoc rodzi przemoc. No, Smoke ma rację niby. Coś w tym jest, słuchajcie. Widzę, że, ale... Przywódca. Wizjonier. Wizjoner, sorry, źle przeczytałem. No właśnie, pieprzy głupoty Smoke'i. To straszne czasami. No ja nie wiem, to jest akurat taka postać, której ja nie lubię, nie? W tym GTA akurat, w San Andreas. Jakiś taki, nie wiem, dziwny chłop. Wow, to jeszcze w pod wjechałem w ogóle, także super, po prostu. Skip do jazdy plus 200. Aha, bo ten Emmet tutaj ma to gdzieś na uboczu. Masakra, co? Bekowa. Bekowa scena. Brian? Czemu Brian? Aha, okej. Okay. Aha, jego mama się nazywa Beverly. CJ-a? Emmet będzie pomagał. Co on tu ma ciekawego? Aha, nie pokazali nam. Kurczę, myślałem, że to będzie jakieś takie, wiecie... złudzenie na to, co chłop tam ma w tej skrzyni za broń i arsenał,
że sobie będziemy mogli wybrać, ale... O Jezus. No, nie jest tak easy. Dobra, teraz co? Big Smoke będzie strzelał chyba. Jak ten Big Smoke? Ej, no nawet dobrze mu idzie. Okej, w te butelki. Masz namierzony cel, możesz się przełączać. Właśnie to niezbyt chyba działa z tego co widzę. Z tym kółkiem. Kurczę, nie wiem, nie mogę tego ogarnąć tu. Ale dobra. Walić to, ważne, że się udało. Ja myślę, że i tak na misjach będziemy tutaj lepiej strzelali, celniej. Kwestia przyzwyczajenia do gry to jest jednak dość stara gierka, słuchajcie. Swoje lata ma. O, tutaj Big Smoke się wkręcił. Agent specjalny Big Smoke. Okej, tutaj robimy przykuc. Aha, i tutaj przewrót przez bark. W ten sposób to funkcjonuje i fajna opcja. Jak na gierkę, która ma tyle lat, to myślę, że to całkiem może być przydatne. Ojoj, tutaj no, coś myszka się zbugowała. Pewnie też dlatego, że wiecie co, moja podkładka już jest dość zajechana po prostu. No, zajechana, w sensie już się tam powyginała, podkształcała i pewnie tak to wygląda. Użyj celowania ręcznego, aby strzelić w zbiornik paliwa. Okej. Uła, dobra, jeden strzał wystarczy, widzę. Z wnętrza siła płynie. Dobra. Emmet jest na 100% z nami. Dobry ziomal. And remember this, Emmett is the place for guns. I've always got high quality merchandise, and I've been proudly serving the community for over 30 years. 20 lat, to niezły chłop. Niezłe interesy robi, co? Hey, look, you drive, man. Czemu my w ogóle właśnie zawsze prowadzimy w tej grze? My to kurczę zastanawiam. Zawsze my robimy tutaj, za kierowcę. Odwieź Smoka do domu? Aha, ja myślałem, że tu jeszcze coś porobimy, słuchajcie. To takie misje krótkie są te początkowe. Na to wychodzi? Ten to jakieś głupoty, ten Smok cały czas nawija. O wyborach, okej. No mi się wydaje, że wybór zawsze jakiś jest, nie? Mniejszy lub większy, ale zawsze, słuchajcie... Jednak jakiś wpływ na ten wybór jest. Kurczę, tutaj jeszcze swingowaliśmy auto, chłopu. O właśnie, tu sobie balasowi idą, a on tu mieszka. Big Smoke chodzi w barwach Ghost. To jest ciekawe. No to jest ogólnie dzielnica balasów już, mniej więcej tutaj. Teraz Smoke. Smoke ćwok. Nie no, nie wiem, ten Smoke jest... O, telefon. Co? Reprezentujesz? Nie wiem, o co chodzi. Aha, tutaj te barwy właśnie gangowe. Dobra, czyli jakiś sklep. Trzeba będzie odwiedzić z ubrankami, prawdopodobnie. No tak, stylowa musi być, słuchajcie. Bo właśnie, czyli jedziemy do Binko. Słuchajcie, po styliweczkę. Tutaj outficik w barwach OG musi być z Grow Street, wiadomo. Tylko pytanie, czy jedna rzecz starczy w tym kolorze, czy całego go właśnie kurczę ubrać? To jest dobre pytanie. A tutaj? Jeszcze nie wiem. O kurde, tu nie ma wyjazdu. O cholera. A w ogóle mi się myszka zbudowała coś. Właśnie czasami mam taki problem. Niby zrobiłem tego fixa, słuchajcie. Jak ten problem rozwiązać, bo w ogóle ta myszka nie działała. Na Windowsie 10 przynajmniej. Bo na naszych komputerach tak jest, ja tam robiłem poradnik właśnie, a propos tej myszki, ale kurczę, coś i tak widzę się buguje czasami. Dobra, do sklepu Binko. W ogóle te sklepy są takie, no, niższej klasy jakby, te Binko. Także mi się chce śmiać zawsze, że to taki sklep dość tani. No ale w sumie to jest jeden z pierwszych, także później pewnie będziemy mieli jakieś kozackie outfity dostępne. Dla naszego ziomeczka, zielona bluza z kapturem. Nie wiem, czy to może być w sumie. W sumie pod kolor będzie, słuchajcie, nie? Zobaczmy. Dobra, kupiłem coś zielonego. I czy nam zaliczy misję? Dobre pytanie. Dobra, czekajcie, enter. Wychodzimy stąd sobie.
Zaliczyło czy nie? No chyba nie za bardzo. Nakrycia głowy. O kurczę, dobra, bo tu się spacją kupuje. Ajajaj, jeszcze raz widzicie, no się zakręciłem. I tutaj zrobiliśmy mały błąd właśnie przy sterowaniu. Zapomniałem, że tu się spacją zatwierdza. Kurczę, co gra to obyczaj? Zielona chusta, o. Dobra, teraz będzie chyba typowo. Typowo Grow Street. I Eluvina? Za czymś nam styknie to. Taki ubiór, taki outfit, taki styl. Dobra, no misję powinno zaliczyć. Także wychodzimy stąd już. Sobie. I pytanie, czy to już będzie koniec zadania? Tak, koniec. Dobra. Także znowu szacunek na plus. Dobra, rozpoczynamy. Znowu misję przelotuwa. Ciekawie brzmi nazwa misji przelotuwa. Jeździć. Aha, okej. Okay. Ja tutaj nie będę tego czytał, słuchajcie, tych tekstów, bo ja nie wiem, czy to nie jest banabla. Ogólnie. Wyluzuj trochę. Jak to nie umiemy prowadzić? Aha, super. Ogólnie. You got to ride shotgun. Show CJ what's cracking. And you know some? You right. Cheers, CJ. You can drive, homie. Aha, czyli ten go tutaj pocisnął, że ten tylko dwururę umie obsłużyć. I dlatego my prowadzimy. W ogóle ten samochód, kurczę, taki naprawdę staromodny jest. Widać, że taka poprzednia epoka. Przelotówkę? Dla szofera, okej. Okay. G. A, G, że gangsta chyba. Ale nie wiem, bo oni tak mówią jakoś do siebie, że OG, czyli original gangsta, czy coś takiego. A, tego nie ogarasz. No kurczę, ja zawsze tutaj wjadę gdzieś w jakiś zaułek. Zawsze w jakąś ślepą uliczkę, kurde. Ja nie wiem, no. Kurczę, dawno nie grałem w to, w sumie lata minęły. No ta gierka z 2004, no to mam 2023, nie? Także trochę lat minęło, ale grało się kiedyś GTA właśnie. Nie, ja generalnie powiem wam, lubię San Andreas. To ma jednak swój urok, swój klimat. Jakoś tak w ogóle mi się wydaje, że wszystkie gry z tej serii mam jakiś taki klimacik właśnie. Fajny. No i o co tu będzie chodzić? Teren balasów. Nie parkuj na drzewach. Aha, czyli ja się nie mogę zatrzymać. My musimy jakby objechać chyba ten teren w koło, a oni ich będą wybijać. Tak przynajmniej wynika, słuchajcie, z tego dialogu tutaj między postaciami naszymi. Dobra, no to zobaczmy. Lecimy. Aha, i to jest taka przelotówka. No tylko, że ja muszę się czasami zatrzymać, żeby ich mogli odstrzelić generalnie. I to właśnie o to biega. O, tutaj te cele są dość łatwiejsze, które stoją. To się patrz w ogóle nam. Ajajaj, dobra, dojeżdżamy. Okej, zamknie się garaż? Tak, zamknął się, super. Dobra, przemalowane, no i tutaj zgubiliśmy, ta karta graficzna siedzi w kąpie albo coś. Nie wiem, jak to poprawić właśnie, kurczę. Tak jak mówię, no z tą grafiką widzicie, dzieją się tu czasami jajca. Nie z tej ziemi. Będę szukał później jakiegoś rozwiązania tego oczywiście, problemu. No i co, dojeżdżamy na nasz rejon. A, że mamy uważać na siebie. Czyli co, będą nas teraz polowali, kurczę. Nie wiem, na to wychodzi. Aha, na kilka browców. Dostaliśmy za taką akcję. A no, $500 to już chyba sporo tych browców są. Tak mi się wydaje, że tak nie najgorzej. No to za to chlenia byśmy kupili na 2 tygodnie pewnie, jak nie lepiej. Także co, zapisujemy sobie gierkę. W tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się spodoba taki nieco dłuższy odcineczek. Także co, trzymajcie się, dzięki za oglądanko, za łapki i za komy. No i czekajcie na kolejny odcinek, 4, bo myślę, że po prostu lepiej i wygodniej takie dłuższe robić te materiały. Także co, to było na tyle. Hejo!